Dzień dobry, w Wrocławskim Magazynie Miejskim. Witam Państwa, Artur Kiszlewicz. Co dziś zobaczymy w programie? Protestem wyśpiewany. Mecz KSK Ciechnoteć. Mieszkańcy Inowrocławia znów wzięli udział w muzycznym proteście przeciwko wojnie w Ukrainie. Tym razem w akcji organizowanej przez Kujawskie Centrum Kultury zagrał zespół 21 Gram i Big Cyc. Tak sobie myślę, że dla Was artystów to jest ważne przeżycie, wyjątkowe wydarzenia. Trudno to nazwać koncertami, ale to są takie ważne wydarzenia, bo możecie rzeczywiście jeszcze mocniej odczuć całą sytuację. To są koncerty, bo trudno je nazwać inaczej. Natomiast no, to są takie koncerty solidarnościowe, takie koncerty, które mają poruszyć serca i mają poruszyć umysły i nas wszystkich jakoś zmobilizować do działania na rzecz wolnej Ukrainy. Wszyscy znaleźliśmy się w trudnej sytuacji. Właściwie no, nigdy wcześniej takie historie znaliśmy tylko z filmów i takie historie znaliśmy tylko z opowiadań starszych ludzi, którzy naszych rodziców, naszych dziadków, którzy przeżyli II wojnę światową, to co się w tej chwili dzieje. No właściwie Polska jest krajem przyfrontowym i myślę, że na razie Polska zdaje bardzo dobrze egzamin z tych trudnych czasów. Pomagamy spontanicznie uciekinierom i dopiero chyba teraz możemy się przekonać naprawdę, kiedy ta wojna jest tak blisko nas, że to nie są żarty, że to nie są zabawy, że no to jest po prostu Armagedon dla milionów ludzi. Myślę, że 200, 300, 400 tysięcy uchodźców to byśmy przyjęli tak bez mrugnięcia okiem i bez większego wysiłku. Natomiast w tej chwili jest to już 1 600 000 i prawdopodobnie będzie więcej. No myślę, że tego typu inicjatywy jak ta tutaj dzisiaj w Inowrocławiu to są takie właśnie taka strawa dla duszy, bo to, że jest wojna, nie powoduje, że nagle przestajemy mieć potrzeby kulturalne. To jest też rodzaj takiej trochę, może nawet z jednej strony właśnie postawy solidarnościowej, zagrzewania do tej pomocy i nagłaśniania problemu. No niech każdy wykonuje to, co potrafi najlepiej. No, trudno, żebyśmy my nagle zaczęli rzucać granatami i obsługiwać działka przeciwpancerne. Jako artyści po prostu gramy piosenki, robimy swoją robotę. Być może jakimś osobom otworzy to serca i umysły, żeby dalej pomagać. Lider za mocny dla Noteci. Mecz czołowych ekip grupy A koszykarskiej drugiej ligi, który odbył się w hali na Rąbinie, przebiegał całkowicie pod dyktando przyjezdnych. Zespół MA Basket Poznań udowodnił, że nieprzypadkowo jest zdecydowanym liderem rozgrywek. Świetnie spisywali się liderzy tej ekipy: Dawid Bręk, Jakub Simon i Michał Wielechowski. Koszykarze Noteci natomiast mieli duże problemy, żeby przebić się przez szczelną obronę gości. Po pierwszej połowie nasz zespół przegrywał już 31-49. W trzeciej kwarcie Inowrocławianie bardzo starali się odrobić straty, ale w drużynie z Poznania było jednak więcej jakości i dlatego nawet tej kwarty nie udało się wygrać. Ostatecznie NA Basket Poznań wygrywa w Inowrocławiu 87-61. Zespół trenera Przemysława Szurka jest już pewny pierwszego miejsca po rundzie zasadniczej. Trener drużyny NA Basket Przemysław Szurek. Trenerze, spotkanie zapowiadane jako hit kolejki, ale no tutaj zespół wyraźnie lepszy, pana zespół. Cóż, czasami tak się układa, że jedni mają rytm, inni nie mają tego rytmu i dzisiaj chyba tak się stało, że my pomimo, że zaczęliśmy od dwóch strat, potem szybko złapaliśmy rytm ofensywny i na pewno było nam łatwiej grać i kontrolować to spotkanie, a rzeczywiście dzisiaj gospodarzom troszeczkę trudniej. To wszystko wychodziło, bo nawet otwarte rzuty im nie chciały wpaść, na nasze szczęście, bo niestety popełniliśmy sporo błędów defensywnych, no ale tak jak powiedziałem, mieliśmy trochę szczęścia dzisiaj, że to nie znalazło drogi do kosza, stąd pewnie taki wynik. Do tego meczu już przystępowaliście jednak właściwie już
jako zwycięzca rundy zasadniczej tej grupy, więc jakie mieliście założenie, żeby tak się przetrzeć przed playoffami, zobaczyć na co was stać? Znaczy my założenie od początku roku mamy takie samo. Nie patrzymy dalej niż o jeden mecz do przodu i do każdego meczu chcemy podejść tak, żeby go wygrać. I przyznam szczerze, że nie mieliśmy jakichś specjalnych założeń. Po prostu chcemy grać dobrą koszykówkę po obu stronach boiska i cieszę się, że dzisiaj tak to wyglądało w większości momentów. Także nie było żadnego specjalnego przygotowania. Jedyne co to fajnie grać na takiej hali, gdzie jest tylu kibiców, bo rzeczywiście to jest rzadkość na drugoligowych parkietach, także w tym miejscu mogę tylko powiedzieć, że życzę Noteci jak najszybciej awansu do pierwszej ligi, bo macie fajną publikę, super halę. Nieraz tu grałem jeszcze w pierwszej lidze, więc pamiętam, że to potrafi być gorąco. No jest pan dość kurtuazyjny, ale jednak zespół chyba sportowo z Poznania był nie do pokonania przez Noteć. Nawet gdyby te rzuty otwarte trochę na większym szczęściu wpadały, nawet imponowało to, że ci zawodnicy, którzy z ławki wchodzili, oni właściwie nie osłabiali pana zespołu. Tak, rzeczywiście. To jest to, co cechuje nasz klub, że my szkolimy zawodników, którzy do nas przychodzą i tych, których sami wychowujemy od młodego wieku. I rzeczywiście paru dzisiaj dało bardzo dobrą zmianę i utrzymywało nam ten poziom. Ale to też nie jest tajemnica, że ta nasza ławka jest szeroka, jeżeli ci młodzi zawodnicy dobrze grają. Przed nimi teraz i przede mną zresztą finał Mistrzostw Polski dla 19, bo już od wtorku jedziemy do Lublina. Także są to chłopcy, którzy aspirują do grania w dorosłej koszykówce. No i nie może być inaczej, żeby nie pokazywali się z dobrej strony, jeżeli chcą grać w przyszłości basket. No tę grupę swoją wygracie na pewno. Proszę powiedzieć, czy ocenia pan, że jest szansa powalczyć, czy chcecie w ogóle powalczyć o awans? Wrócę do tego, co powiedziałem wcześniej. Interesuje nas tylko najbliższy mecz i na razie sobie sportowo w ogóle tym głowy nie zawracamy. Jedne co, to musimy jako włodarze klubu być gotowi na wszystkie rozwiązania, czyli od odpadnięcia w pierwszej rundzie po potencjalny awans do pierwszej ligi. Tutaj jakby musimy pewne ruchy wyprzedzać, ale sportowo nie myślimy tak daleko. Chcemy skoncentrować się, mówię, najpierw na Mistrzostwach Polski do 19, potem nad meczu derbowym z Tarnowo Podgórna, a potem będziemy myśleli dalej. Powodzenia we wszystkich celach. Przemysław Szurek, dziękuję bardzo. Dla Noteci była to niestety trzecia porażka z rzędu. Piotr, spotkanie na szczycie, ale no, zespół z Poznania wyraźnie lepszy. No zdecydowanie. Myślę, że ten przełom między pierwszą a drugą kwartą, gdzie drużyna z Poznania odjechała, my próbowaliśmy się przełamać, nie byliśmy w stanie. Myślę, że ten mecz przegraliśmy gdzieś w głowach po dwóch ostatnich porażkach. Myślę, że za bardzo chcieliśmy ten mecz wygrać. No w pierwszej połowie zabrakło przede wszystkim skuteczności. Dużo otwartych pozycji mieliśmy, szczególnie z dystansu. 4-15 we własnej hali do przerwy, no to ciężko jest wygrać trafiając na takie skuteczności. Myślę, że to jest taki klucz tak na gorąco, jeśli chodzi o ten mecz, powody przegrane. No ale musiałoby nam chyba wszystko wpadać, żeby wygrać, bo zespół z Poznania właściwie w każdym elemencie dominował i trzeba powiedzieć, że też ci zawodnicy z ławki, którzy wchodzili, właściwie nic nie osłabiali zespołu. No tak analizując, myślę, że też to o czym rozmawialiśmy, to czego się baliśmy, no jednak to nastąpiło grając cały, powiedzmy, czy czwarte sezonu, szóstkę, siódemkę, trochę zeszło z nas powietrze. No szkoda, że gracze rezerwowi nie są, może jeszcze, mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości będą w stanie dać więcej z ławki. No na ten moment nie są, no i myślę, że to jest, że tu się rodzą te problemy. No też wiadomo, chłopacy, liderzy mają trochę w życiu, ich się pozmieniało. Przyznają, nie żebym się tłumaczył za nich, czy oni się tłumaczą, no wiadomo, takie jest życie, no trochę się tam w życiu zmieniało, dzieci się pojawiły i to też ma, myślę, że to na początku też ma jakiś wpływ, że muszą się trochę przestawić na trochę na inny tryb życia. No mam nadzieję, no też nie możemy znowu zwieszać głów, że to jest sezon stracony, jak nie wiem, pewnie zaraz wszyscy już na nas krzyżyk postawili, ale myślę, że zostały dwa mecze do końca, które koniecznie trzeba wygrać i po prostu z lepszym nastawieniem, przede wszystkim z podniesioną głową, bo ten mecz myślę, że przegraliśmy przede wszystkim w sferze psychicznej i wejść po prostu lepiej w te playoffy. No tak, bo to są mecze też o coś, ponieważ dwa zwycięstwa być może dadzą przynajmniej opozycję wyżej przed playoffami. No tak, tak. No te dwa mecze praktycznie nie możemy się na nich oglądać. Mamy
identyczny bilans jak Gniezno, tylko wiadomo, jeśli chodzi o nasze małe punkty w dwóch meczu, jesteśmy na dużym plusie. Znaczy wystarczy, w tym momencie tak można powiedzieć, że wystarczy, ale musimy wygrać dwa mecze w Szczecinie i u siebie ze dwa miasto i Bydgoszcz, które dadzą nam te trzecie miejsce, które myślę jest lepszą pozycją niż na przykład czwarte czy tam piąte miejsce. Szczególnie w Szczecinie będzie trudno wygrać, chociaż ten zespół Astorii w ostatnim meczu też jest o tyle trudny, że nie wiadomo w jakim zagra składzie. No w Szczecin też nie wiadomo w jakim zagra składzie do końca, bo tam kilku chłopaków gra, uzupełnia skład wspólni Stadion Szczeciński w Ekstraklasie. Też oni czasami są, czasami ich nie ma, szczególnie zawodnik Schmidt, bardzo dobry. Ale no, nie możemy już, jesteśmy teraz w takiej sytuacji, że nie możemy się na kogoś oglądać, nie możemy liczyć, że ktoś nam pomoże, tylko musimy w tym momencie liczyć na siebie. Musimy pokazać charakter, który pokazaliśmy przez większość sezonu. No i wszystko jest w naszych rękach i przede wszystkim w naszych głowach, myślę, bo ten mecz dzisiejszy to przegraliśmy, myślę, w głowach przede wszystkim. W zespole Noteci najskuteczniejszy był Mikołaj Grot, który zdobył 14 punktów i zebrał 8 piłek, a Aleksander Filipiak miał 11 asyst i 9 punktów. Mecz w pierwszej piątce rozpoczął Kamil Nawrot. Kamil, dostajesz trochę więcej szans teraz, dzisiaj nawet w pierwszej piątce, ale przeciwnik, czyli Jakub Simon, no to środkowy z wyższej półki, jeśli chodzi o ten poziom, prawda? No niestety, no, można powiedzieć, że to jest zawodnik, który byłby gotowy na granie w pierwszej lice. Jego warunki fizyczne pozwalają na to, żeby zdominować tą ligę, mówiąc szczerze. Na pewno nie można odmówić mi i Marcinowi, że nie oddaliśmy serca na boisku. Robiliśmy wszystko co można, no, ale no ciężko było go zatrzymać. Trochę może mocniej mogliście bronić w tych pierwszych dwóch kwartach, bo w trzeciej kwarcie się, można was pochwalić właściwie za połowę trzeciej kwarty, bo staraliście się, ale jednak jakość w zespole Poznania spowodowało, że oni i tak dawali radę zdobywać punkty. No tak jak pan powiedział, no jakość w zespole z Poznania jest naprawdę bardzo wysoka. No, można powiedzieć, że nie tylko trzecia kwarta była dobra, w drugiej kwarcie też mieliśmy bardzo fajny zryw. No niestety, no nie udało się. To jak się teraz pozbierać, bo to ta dzisiejsza porażka wysoka, ale ją poprzedziły też dwie porażki, więc trzeba o tym jakby zapomnieć i znowu zacząć wygrywać. No zgadza się, no ostatnie dwa mecze, w sumie to trzy łącznie z tym, no nie poszły po naszej myśli. No co nam pozostało? Trenować ciężko i liczyć, że decydujące najbliższe dwa mecze pójdą po naszej myśli. Oby przyszła dużo lepsza skuteczność, bo tego nam zabrakło i wierzę, że uda się wyciągnąć najbliższe dwa mecze na naszą korzyść. Już po tym meczu byłeś w szatni, z szatni wróciłeś, czy wszyscy mają zwieszone głowy, czy jest jeszcze taki bojowy duch, żeby się podnieść? No oczywiście, że jest bojowy duch, no co prawda no porażka była naprawdę wysoka, ale no, nikomu nie można odmówić, że nie chciał. Każdy wszystko co mógł zostawił na boisku, no czasem tak jest, że po prostu nie siedzi, mówiąc kolokwialnie, i tak wygląda ta gra, ale no, można powiedzieć, że byliśmy nawet trochę przemotywowani tym. Każdy był nastawiony, że trzeba wygrać ten mecz, który wygrana dałaby nam bardzo dobrą pozycję przed playoffami, ale no cóż, wyszło jak wyszło. Nasz zespół przed fazą play-off rozegra jeszcze dwa mecze w Szczecinie z Ogniwem i w Inowrocławiu 27 marca z rezerwami Astorii Bydgoszcz. To już wszystkie informacje w dzisiejszym magazynie miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.